Cześć! Witajcie w trzecim odcinku videocastu Co to będzie? Ja nazywam się Miłosz Wiatrowski-Bujacz. Ja nazywam się Marta Nowak. W dzisiejszym odcinku skupimy się na niezwykle gorącym temacie protestów rolniczych. Tak, bardzo kontrowersyjny temat, ale zanim o tym, część newsowa i zaczynamy od dobrej wiadomości. Zaczynamy od wiadomości takiej, że Wiktor Orban się zgodził łaskawie, Szwecja jest w NATO. Wspaniale, a co to oznacza? Że Morze Bałtyckie jest teraz jeziorem NATO. Tak, to jest super wiadomość w ogóle, to jest świetna wiadomość, nie wiem, geopolitycznie, po prostu militarnie dla nas, ze wszystkich możliwych powodów. Dziękujemy Panie Wiktorze, pani był to najwyższy czas, naprawdę mogło coś nastąpić szybciej. Lepiej późno niż wcale dobrze pochw pochwalone co miało być pochwalone a teraz a teraz rzeczy teraz śmieszne będziemy ganić. teraz będziemy ganić przez cały czas przez całą resztę podcastu w części newsowej będziemy ganić okazało się okazuje się pomału co zachodziło w podkomisji smoleńskiej Antoniego Macierewicza i może posłuchajmy tutaj z mównicy sejmowej Cezarego Tomczyka niech on nam powie komisja Antoniego Macierewicza w toku prac pozostałe dowody, czyli 18 części samolotu Tupolew, oryginalnego samolotu, który roztrzaskał się pod Smoleńskiem, zgubiła. No, zgubiła. No, zgubiła i co poradzisz człowieku, jak zgubiła. Jak się gubi części tu polewa? Tam jest taka akcja, że Macierewicz tłumaczy, że on je wysłał do Stanów Zjednoczonych do ekspertyzy i że to są jakieś takie, były to malutkie części, no ale stil. jak masz y, części dowodu wielkiego rzeczowego, to nie wysyłasz ich do koperty, nie zaklejasz i nie wysyłasz do Stanów mówiąc, no idą do ekspertyzy, nara. No jest to, jest to niewątpliwie Czy w ogóle w kontekście po prostu trwającego już 14 lat po prostu śledztwa smoleńskiego, e, wszystkich teorii spiskowych, to ja tu po prostu widzę kolejne pole do teorii spiskowych, tak? Mm -hmm. Za 10 lat jakiś po prostu Macielewicz, który będzie rozliczał Macielewicza, jakiś nowy Macielewicz, neo Macielewicz, będzie prowadził podkomisję śledczą na temat tego, co się stało z 17 brakującymi częściami tu polewa. Tak może się okazać. A ja jeszcze chciałam powiedzieć, bo mignęła mi w ogóle super anegdota, którą opowiadał Michał Kamiński, czyli Misiek Kamiński z Polski 2050, o tym, co tam jeszcze się działo na tej podkomisji smoleńskiej. Otóż zaprotokołowano plan eksperymentu, którego w końcu nie wykonano, ale plan polegał na tym, że planowano przytroczyć brzozę do trabanta i tym trabantem z brzozą najechać na stojący na lotnisku samolot typu Tupolew. No nie wiem dlaczego akurat był to trabant, ale tak zaprotokołowano. W ogóle, większość doniesień, które mieliśmy z komisji Smoleńskiej na temat właśnie wspaniałych eksperymentów, które tam prowadzono, albo teorii, to wszystko miało taki vibe po prostu eksperymentu naukowego w trzeciej klasie podstawówki. Teraz, nie wiem, zrób armatę z ziemniaków, tak? No, ale cóż, no. Trochę jest to śmieszne, trochę jest to straszne. Fajnie, że mamy to już w dużej mierze za sobą, jeśli chodzi o akurat tę podkomisję. Natomiast no podejrzewam, że temat Smoleńska i tak nie zniknie, ale no, z drugiej strony wydaje mi się, że już mało kogo grzeje, więc może to chociaż jest jakiś plus. E, tak, przynajmniej jeśli chodzi o to doszukiwanie się, w, czytanie z fragmentów, nie? E, wysyłanych do Stanów. Tak e, ale nie tylko trabanty będą samochodami, o których porozmawiamy dzisiaj. E, ja bym chciała przejść do Ferrari. Okej. Okay. Opowiedz mi coś o Ferrari. E, więc. O, ja dobrze, ja myślałam, że tak ty opowiesz, ale okej. Okay. Więc. Y... Nie no, dobrze, ja mogę. <laughs> ja mogę. Um, otóż um, jest taki wspaniały poseł e, koalicji Polskiej Radosław Lubczyk. Koalicji który... polskiej? Tak, on jest w koalicji polskiej, czyli PSL-u, czyli trzeciej drogi, a on w ogóle należy do jeszcze mniejszej partii, którą zakładał Poczeka. Kazimierz Michał Ujazdowski. O... To jest po prostu matrioszka w matrioszce, w matrioszce w matrioszce. Dobra. Natomiast no, generalnie jest w uniwersum trzeciej drogi. Okay. Um, I tenże poseł Radosław Lubczyk jest tak zwanym posłem niezawodowym. To znaczy, nie, otrzym nie powinien otrzymywać uposażenia poselskiego, ponieważ można być albo posłem zawodowym, wtedy nie ma się żadnej innej pracy, po prostu jest się posłem i dostaje się uposażenie poselskie, pensję poselską i tak dalej. A można powiedzieć, no słuchajcie, ja mam jeszcze jakieś inne, nie wiem, działalność gospodarczą, czy cokolwiek, jakieś inne źródła dochodu, więc chciałbym być posłem niezrzeszonym, czy może nie niezrzeszonym, nie, 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 nie bo on niezrzeszony nie jest, tylko niezawodowym i w związku z tym rezygnuję z uposażenia, z pensji poselskiej. A za to mogę być dalej stomatologiem, tak jak Radosław Lubczyk jest z zawodu? Tylko, że jest, jest jeszcze trzecia opcja, to znaczy można być posłem niezawodowym, mówić, że ma się jeszcze właśnie jakieś inne zobowiązania zawodowe, niż zasiadanie w Sejmie, ale jednocześnie chciałoby się otrzymywać uposażenie poselskie, dlatego że no, cienko wszędzie ta działalność inna, gospodarcza. No tak, no na przykład to można zrobić, jak się właśnie jest z ale przez obowiązki poselskie przyjmujesz trzech pacjentów w miesiącu i trudno z tego, umówmy się, wyżywić rodzinę. No i właśnie... Taką osobą jest Radosław Lubczyk, który od 7 lat pobiera uposażenie poselskie, mimo że jednocześnie prowadzi działalność zawodową inną. Natomiast Zgodnie z jego deklaracjami e, finansowymi, no ta działalność, właśnie z dentystą, jego praktyka ma jakieś tam niezłe przychody, ale niski, niski dochód, niski zysk. Nawet w zeszłym roku podobno przyniosła stratę, więc tutaj biedny poseł musi być utrzymywany przez podatników. Ale, ale, plot twist. Ale. jest o... Ferrari, wracamy do Ferrari. Tak, wracamy do Ferrari. Długi był wstęp, ale rzeczywiście Patryk Słowik i Paweł Figurski napisali ostatnio taki artykuł, w którym no, pokazali, co nie jest trudno do tego dotrzeć, bo pan poseł Lubczyk zamieszcza takie zdjęcia na Facebooku, że on na przykład nie wiem, posiada Ferrari, nie? Że to generalnie nie jest I człowiek biedny i Porsche. To jest w ogóle wspaniałe, bo często w takim świecie motoryzacyjnym jest. No... Możesz być albo fanem motoryzacji Ferrari, albo Porsche. Zazwyczaj A on dwa łączy, A on łączy jak, jak trzecia droga no. tak. ponad, 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 ponad podziałami. Ma też BMW, e, ma też kilka nieruchomości i dobrze prosperującą spółkę dentystyczną, której nie należy mylić z jego prywatną praktyką eee. dentystyczną, e, która w zeszłym roku zarobiła miała zysk ponad pół miliona złotych. I tam jeszcze w tym tekście jest drugi poseł, inny, który w ogóle mnie zaciekawił nawet bardziej niż, niż poseł Lubczyk, czyli poseł Robert Dofhan z KO, tym razem, który jest w ogóle multimilionerem, ma nieruchomości warte w sumie ponad 20 milionów złotych. 20 czy. Chyba. E, ma jakieś też rozmaite Porsche, rozmaite zegarki po kilkadziesiąt tysięcy. A tak, te zegarki były e, wspaniałe. Zegarki tam jest cała kolejka. Zegarki. zegarki. I każdy z nich jest po parę parędziesiąt tysięcy. Nie jest to sumaryczna wartość, nie wiem, że ma sto zegarków w Nie, 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 to, to, to nie. I zapytano go, czy on nie czuje się trochę taki winny, nie? czy nie czuje, że to jest nie w porządku, że jest aż taki bogaty i jeszcze pobiera to uposażenie poselskie, mówiąc, że tutaj on jednak cienko wszędzie. A tutaj, ale pan poseł odpowiedział, czy ktoś, kto ciężko pracował całe życie, brał kredyty, ryzykował wszystkim, powinien teraz być inaczej pozycjonowany albo wytykany palcami? E, zapytał. No i. E... No, mógłby też po prostu być posłem zawodowym i wtedy jakby zaprzestać te pozostałe działalności gospodarcze, mieć ten swój majątek, który zbierał przez całe życie. Nikt jakby tego Mu nie, no, zabierze. nie zabiera. E, chyba, że partia razem dojdzie do władzy, to wtedy. To wtedy może, może mu coś zabierze. Nie wiem. E, e, ale też ciekawe jest to, że tutaj ten poseł e, jest takim jednym z najmniej aktywnych posłów. Jego frekwencja na głosowaniach wynosi niewiele ponad 40%. To jest trzecia najgorsza frekwencja ze wszystkich posłów. Ani razu nie wystąpił, ani jednej interpelacji nie złożył, więc no to nie jest... No bo nie jest posłem zawodowym, no robi to hobbystycznie. Radosław Lubczyk dużo lepiej sobie radzi, jest chyba 378. najbardziej aktywnym posłem, okay. więc... No. Czwarta setka. Czwarta setka. Czwarta setka. No ale tak, no trudno się dziwić, jak po prostu muszą na tyle, tyle srok złapać za żeby się jakoś utrzymać, no to, to co zrobić. I żeby było jasne, no to nie jest jakby nie stawiamy tezy, że jeżeli ktoś ma wiele nieruchomości, to już yy, apagę nie może być posłem. Po prostu, oczywiście, no każdy ma prawo startować w wyborach i wyborcy wybrali. Yy, tylko chodzi o to, no pytanie, czy jeżeli jesteś już multimilionerem, to yy, na pewno uważasz, że to jest OK pobierać jeszcze pieniądze od państwa za to posłowanie. W ramach, w ramach luki prawnej, tak, tak. Bo to się do tego sprowadza, ta, ta, ta możliwość występowania, jak już wspomnieliśmy na początku, o, o, o to, żeby być posłem niezawodowym, ale dostawać e, uposażenie poselskie jest właśnie dla osób, tak jak wspomniałaś, nie lekarzy, którzy biorą dwa dyżury w miesiącu, albo prawników, którzy musieli po prostu zrezygnować z swojej praktyki, no ale nie zamykają firmy i tak dalej, e, a tutaj no mamy sytuację, w której ta, ta dwójka bardzo dobrze zarabia na bieżąco, a, a jednocześnie po prostu swoje zyski gdzieś tam chowa. W wypadku Radosława lubczyka, to on już nie jest w ogóle nad akcjonariuszem tej spółki. Teraz akcjonariuszką tej spółki w całości jest jego żona, więc on A, już no w ogóle nie jest ma A, no to jest model jakby, model typu żona to... Znany, lubiany. Znany, lubiany. Tak. E, ale jeszcze motoryzacja, jeszcze motoryzacja, U. bo e, tutaj e, mamy odgr odgrzanie. Mamy za dużo kobiet wśród naszej publiczności. Obliczno Chcemy trafić do męskiej demografii, tak, więc... pa panowie, słuchajcie, jest jeszcze sprawa Ryszarda Czarneckiego i jego słynnych kilometrówek. Pamiętacie może e, tę aferę z 2020 roku? Ja teraz cytuję za tekstem Rzeczpospolitej. Europejski Urząd do Spraw Zwalczania Nadużyć Finansowych miał wtedy ustalić, że Czarnecki miał jeździć z Jasła, tu jest Jasło, do Brukseli kabrioletem w lutym. Dodatkowo właściciel kabrioletu stwierdził, że ten samochód, bo to był pożyczony kabriolet, właściciel kabrioletu stwierdził, że ten samochód został 11 lat wcześniej zezłomowany, więc Czarnecki nim jeździć nie mógł. No, i teraz sprawa kabrioletu została odgrzana. Czy to był ten sam trabant. To, to nie był to, to, to był chyba Fiat, wiesz? To był Fiat Cabrio. Punto. To był Fiat Punto, tak. I prokuratura teraz zawnioskowała do Parlamentu Europejskiego, żeby Czarneckiemu uchylić immunitet, żeby można było dalej procedować z tą sprawą. No, bo, no bo tak. No tak, no chodzi o wyłudzenie 200 tysięcy euro. W ogóle jeśli chodzi o kilometrówki polskich. Europosłów to były różne wspaniałe historie. Na przykład asystenci poselscy, nie wiem, posła, który właśnie był na przykład z Warszawy, wyjeżdżali 30 km poza Warszawę, żeby zatankować na stacji benzynowej, żeby mieć fakturkę. I potem jakby wracali do Warszawy, ta fakturka miała być dowodem na to, że ten europoseł jechał samochodem, żeby mógł dobrać kilometrówki. No, Polak potrafi. A Czarnecki najbardziej z nas wszystkich. No dobrze, chyba kończymy motoryzację, prawda? Kończymy motoryzację. Teraz coś dla was, drogie kobietki. Na drugą nóżkę. Dziewczynki, chodźcie. Pan Szymon Hołownia i pan Władysław Kośniak, kamerz, mają wam coś do zaoferowania. Tak. Projekt w sprawie referendum na temat. Aborcji. Tak, to znaczy szczerze, szerzej mówiąc, to jest projekt w ogóle dotyczący tego, jak rozwiązać kwestię przerywania ciąży w Polsce. Szymon Chłowni i Władysław Kosiniak-Kamysz proponują nam powrót do 1993 roku, czyli do zakazu aborcji z trzema wyjątkami. Ten zgniły kompromis, tak zwany. Tak twój, twój ulubienie Mój ulubieniec tak Tobiasz boheński go bardzo broni, on lubi tutaj zgniły kompromis. Na osłodę proponują, żeby była antykoncepcja darmowa do 25 roku życia dla kobiet. No i jeszcze tak wrzucają, że a, no i jeszcze tutaj byśmy pogłosowali sobie nad tym, czy ma być referendum w sprawie aborcji. Czyli wracamy do 93, ale potem w referendum może będziecie mogły zdecydować, mogli zdecydować, tak. żebyśmy się znaleźli w 96 na przykład. <grym> nie, słuchajcie, jakby pomysł referendum jest absolutnie e, bez sensu e, mo w mojej ocenie, ale też nie tylko w mojej. Tam jest taka naraz. Narracja... w mojej. <grym> Tam jest taka um, narracja w trzeciej drodze, że jak będzie referendum, to prezydent Duda będzie musiał podpisać tę ustawę, która zostanie napisana po referendum. E, to jest absolutnie nieprawda. E, nie ma żadnego mechanizmu, który zmusiłby prezydenta do niewetowania albo nie kierowania do Trybunału Konstytucyjnego ustawy napisanej po referendum, ponieważ po referendum wciąż trzeba napisać ustawę, wciąż posłowie muszą usiąść, uzgodnić, co w tej ustawie będzie, wszystkie szczegóły, co klauzulą sumienia, czy aborcja tabletkami, czy nie. Mnóstwo rzeczy tam trzeba doprecyzować. Tak nas nie ominie, nie ominie nas głosowanie w Sejmie w Senacie, nie ominie nas możliwe weto prezydenta Dudy, więc naprawdę referendum nie rozwiązuje tej sprawy. Ale za to ominie być może trzecią drogę fala kontrowersji związana z tym, jakie mają podejście do. Praw kobiet i do aborcji, ponieważ jak wiadomo, wyborcy wyborczynie trzeciej drogi są pod tym względem dużo bardziej liberalni niż, niż Szymon niż I to są w kośniak Więc żeby ten ten nieprzyjemny temat się jakoś nie przebijał, to można powiedzieć, słuchajcie, no my mamy wspaniały pomysł, referendum, oddajemy wam głos, zrobimy je za pół roku, albo za rok, albo no, już po wyborach samorządowych i parlamentarnych, europarlamentarnych, a teraz po prostu o tym nie rozmawiajmy, tym nie grajmy na PiS. Nie, tam jest w ogóle tyle, tyle wątków i to, jak bardzo konserwatywni są niektórzy posłowie trzeciej drogi. Marek Sawicki na przykład, czy Urszula Nowogórska, to są osoby, które głosowały za tym, żeby dalej procedować projekt K.I. Godek zrównujący aborcję z zabójstwem. Tam jest też taka akcja, że no, wydaje mi się, że trzecia droga też chce po prostu łowić wyborców PiS, którzy się od PiS odwracają, jednocześnie nie chcą tracić swoich bardziej progresywnych wyborców i tak usiedli na płocie, jedną nóżką machają do tych, drugą nóżką machają do tych, e, a kto na tym cierpi, no możemy sobie odpowiedzieć sami. Panie Szymonie, pan jest takim prawowiernym bożystą, ja wiem, e, wiernym czytelnikiem pisma. Czy naprawdę chce pan być jak już Piłat, który umywa ręce i mówi sami sobie bierzcie? Zrobiłbym mic drop, ale nie powinniśmy chyba rzucać tymi mikrofonami. Tak. Nie to jeszcze skoro o kobietach, na sam koniec bardzo krótka e, informacja, anegdotka o Krzysztofie Stanowskim, który jest e, no, twórcą drugiego najbardziej ambitnego projektu medialnego tego roku po naszym, e, kanału Zero. E, z kanałem Zero jest taki. Problem albo kontrowersja, że jest tam bardzo, bardzo mało kobiet wśród osób prowadzących. No i Krzysztof Stanowski zostało to spytany, jak to jest, czemu on więcej kobiet nie zaprasza. I Krzysztof Stanowski odpowiedział, jestem za pełnym równouprawnieniem, jeśli ktoś pokaże mi kobietę, która zna się lepiej na wojnie niż generał Andrzejczak, powiem wtedy, panie generale, przepraszam, ale ta kobieta jest od pana lepsza. Podobnie, gdy znajdziemy kobietę, która zna się lepiej na filmie niż Tomasz Raczek, naprawdę nie mam z tych, żadnych z tym problemów. Nie jest tak, że ja wywalczę za kobiety ich pozycję na YouTubie. Same muszą to zrobić w mediach na YouTubie. Gdy pojawi się świetny fachowiec płci żeńskiej w jakiejkolwiek dziedzinie, Chociaż żebyś jakiś, jakikolwiek fachowiec w w czymkolwiek, błagam, no chociaż jeden, nie. jedna, to pierwszy będę szkoł telefonu, by zaproponować tej osobie współpracę. Nie no, to jest, to jest, po prostu, już nawet trudno to komentować, oczywiście, no jest to smutne, ale jest też po prostu to bardzo śmieszne, no nie ma fachowców, nie ma Panie, A już mówiąc no. o fachowczyniach, tak, no oczywiście trudno, nie wiem, konkurować z takim fachowcem jak Robert Mazurek, który w tym tygodniu powiedział, że jak to jest, że w Rosji nigdy nie było rewolucji, Mm, tak, naj, największy ekspert od polityki, od historii także. Więc życzymy ogromnego powodzenia Krzysztofowi Stanowskiemu w tym, żeby znalazł. To, te kobiety fachowczynie możemy też służyć radom. polecamy się. W razie czego, się. panie Krzysztofie, też może pan do nas odezwać, my polecimy. No właśnie, niech pan poszuka telefonu do nas. Jak... Szukajcie, a znajdziecie telefonów i kobiet. Tak jest. Um, no dobrze. Kończymy naszą newsówkę i przechodzimy do tak zwanego tematu dnia, czyli do protestów rolników. Czy uważasz, że jakościowo te produkty z Ukrainy odbiegają od tego, co mamy w Polsce? Oni mają inne restrykcje, posiadają inne środki jak my. To zboże nie jest takiej samej jakości jak nasze. No, można, no jest gorsze, no nie oszukujmy się, bo prostu jest gościa, ono było magazynowane jakiś tam czas, nie wiadomo w jakich warunkach, w ogóle to nie było pilnowane, co z tym zrobić, nie wiadomo. Pajano nam przez lata, że my jesteśmy żywicielami całego narodu, jednocześnie się mówi, że żywności, że żywności nie potrzeba, tyle co potrzeba, tyle co jest produkowane. Spowodowany jest to napływ właśnie tej taniej żywności z krajów zachodnich, ze, ze, ze wschodu i z innych państw, nie tylko z Ukrainy. My, jako rolnicy, protestujemy właśnie przeciwko temu napływowi, wprowadzeniu sankcji, ograniczeń ze wszystkim, co możemy, to znaczy stosowanie środków chemicznych, stosowanie tych. Te... Przecież my tą żywność jemy, my nie trujemy ludzi. My staramy się wprowadzać żywność zdrową na, na taki rynek. Najgorszy syf wjeżdża do naszego kraju, a rząd bezradnie przygląda się tej patologii. To słowa jednego z rolników cytowany przez tygodni rolniczy, a teraz szefowa Izby zbożowo Paszowej. To zboże w końcu wyjdzie z tych patologii. I przyjdzie do nas. Tam się mógł rozwinąć robaki się rozwiną. Różne bakterie i grzyby. To słowa o zbożu, który płynie od miesięcy z Ukrainy do Polski. Miało pomóc Ukrainie, miało ratować głodujących w Afryce, a tak naprawdę rujnuje polskich rolników i powoduje, że wszyscy zastanawiamy się, z jakiej mąki robione jest polski chleb. Apelowałbym absolutnie o spokój, bo jeszcze dwa miesiące temu. No tak, ale sami ludzie, którzy o Krzysz... mówili. Jana Krzysztofa Ardanowskiego o e. spokój? Tak, tak, dlatego że jednak te wypowiedzi powodują pewne niepokoje wśród rolników. Mogą rolnicy wyprzedawać zboże zupełnie niepotrzebnie, dlatego że ja przewiduję, że w przyszłym półroczu zboże na pewno nie będzie tańsze. Zastanawiamy się tylko o ile droższe. Wysłuchaliśmy najpierw dwóch rolników uczestniczących w protestach rolniczych w ostatnich tygodniach. Następnie pana premiera Donalda Tuska, wtedy jeszcze przewodniczącego Donalda Tuska z zeszłego roku, kiedy ostrzegał przed tym zbożem ukraińskim, które wyjdzie i przyjdzie po prostu napędzane siłą, 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 siłą robaków. No i na końcu wypowiedź ówczesnego ministra rolnictwa Henryka Kowalczyka z czerwca 2022 roku, w którym przekonywał rolników, nie sprzedawajcie zboża. Ceny będą tylko rosły, będzie wspaniale, nie wpadajcie w panikę, zachowujcie spokój. To był akurat moment, w którym ceny pszenicy były najwyższe w ostatnich latach, od tego momentu tylko i wyłącznie spadało. Mamy bardzo dużo tematów do omówienia, jeśli chodzi o, o protest rolników. Chcemy tutaj podejść do tego jak najbardziej kompleksowo. Ja proponuję, żebyśmy zaczęli od sprawy ukraińskiej, tak? bo tak. mamy parę spraw. Jest Ukraina, jest Zielony Ład, jest to, kto na tym politycznie zyskuje. Dużo, dużo jest różnych dużo spraw. Zaczynamy od Ukrainy, myślę. Mamy tak. taką sekcję Fakty i Mity. Będziemy teraz rozbrajać albo właśnie potwierdzać trzy tezy, takie trzy tezy, które przybijemy teraz na drzwiach tego podcastu. Teza pierwsza. Polskę zalewa ukraińskie zboże. Fakt czy mit? No właśnie, Marta. To jest tak, że zależy kiedy. To znaczy, w 2022 roku faktycznie było tak, że ukraińskie zboże było bardzo, no jakby import ukraińskiego zboża do Polski zwiększył się no, na ogromną skalę. Ja mam taką daną, że w stosunku do roku poprzedniego, na przykład, import pszenicy wzrósł o 17 tysięcy procent. To jest taki rekordowy. Tak, natomiast oczywiście przykład. jak mówimy 17 tysięcy procent, to trzeba się zastanowić, okay, jaki, jaki jak, był wcześniej, jaki wcześniej? No, ale dużo, 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 no, bardzo no, tak, dużo. No, bardzo no dużo. przypłynęło do Polski bardzo dużo, czy, czy przyjechało bardzo dużo ukraińskiego zboża. Wynikało to po części z tego, że właśnie rolnicy zaufali e, ministrowi, Henrykowi Kowalczykowi, który powiedział nie wyprzedawajcie, nie sprzedawajcie spokojnie, jakby nie podejmujcie żadnych panicznych ruchów, ceny będą lepsze, więc rolnicy faktycznie wtedy e, ograniczyli, e, czy nie wyprzedawali zboża, ograniczyli sprzedaż, zmniejszył się Zmniejszyła się podaż ze strony polskich rolników. No i kto tę lukę wypełnił, było to faktycznie zbo zboże z Ukrainy, i stąd te, te kolosalne wzrosty. Tak. Potem w kwietniu 2023 roku, w reakcji na to, rząd PiS jeszcze wówczas wprowadził embargo na zboże z Ukrainy i rzeczywiście. Bardzo krótko po tym ten import spadł no, prawie do zera, szoruje podnie wykresu, jakbyśmy sobie wykres narysowali. I obecnie też minister w rządzie koalicyjnym podkreśla, że nie ma mowy o ponownym otwarciu naszych granic na ukraińskie zboże. Teraz rząd bardzo o to, to lobbuje w Brukseli, żeby tutaj nikt nam nie, nie nakazywał otwierać tych granic, więc jakby tutaj rząd bardzo stoi po stronie tego postulatu rolników. Jednocześnie producenci żywności i właśnie firmy, które skupują zboże od rolników mówią, że właściwie to embargo nic nie zmieniło. Nie dlatego, że wciąż tyle wpływa ukraińskiego zboża, tylko dlatego, że po prostu w tej chwili rynek jest też wypełniony no, polskim zbożem, które no, ani nie ma gdzie magazynować, ani jakby jest, jest w dużo niższych cenach niż w 2022, więc, no jakby opinie sektora są takie, że właściwie i tak byśmy nie kupowali ukraińskiego zboża w tej chwili, bo po prostu jest bardzo, bardzo dużo polskiego zboża w bardzo niskich cenach, więc, tak jak w 2022 była potrzeba, tak teraz jej nie ma. Dobra, pierwszy. Y fakt lub mit za nami? Pol, czyli w skrócie, Polski w tym, w tym momencie ukraińskie zboże nie zalewa, bo mamy embargo, ale rolnicy boją się, że jak embargo zostanie zdjęte, to zaleje znów, bo limity, które też proponuje Unia Europejska są oparte na tych danych, na tych liczbach, które nastąpiły już po inwazji, po pełnoskalowej Rosji, czyli są oparte na takich bardzo dużych jednak liczbach. I tu pojawia się pytanie, dlaczego rolnicy boją się zalewu Ukraiń ukraińskiego zboża. No, mm -hmm. bo konkurencja tak. zdrowa, może jakby polski produkt wygrywa, może nie powinni się bać. No i tu dlaczego się boją, bo są przekonani, że ceny zboża w Polsce w tej chwili są tak niskie właśnie przez ten napływ zboża z Ukrainy. I w to, to jest druga nasza drugu, teza. To jest druga teza, tak. bądź drugi znaczy, fakt. nasza, no, tak. rolnicza, rolnicza i medialna. Ceny zboża są niskie, bo zboże z Ukrainy. Jakie jest twoje zdanie na ten temat? No moje zdanie na ten temat jest złożone, skomplikowane mhm. jak ja sama. Ale też mogę przywołać e, innych ekspertów, e, w, więc tutaj czytałam, że myśmy też w ogóle mieli dobre plony przez trzy lata, to jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, e, że nie tylko z Ukrainą polskie zboże konkurujemy, m, jakby je, żyjemy na globalnym wolnym rynku, więc jest zboże z innych krajów też e, i inne produkty rolne. Jest, e, są produkty e, również z Rosji, są produkty z USA, są produkty z globalnego południa, to jakby wszystko konkuruje na tych globalnych rynkach, no i polskie zboże, no nie ma szans. Szans, jeśli polskie zboże, polskie produkty rolne w ogóle, one nie mają szans, jeżeli chodzi o ceny na przykład, nie wiem, z produktami, które są sprowadzane nie wiem, z Ameryki Południowej, z, gdzie jest po prostu też in są inne koszty pracy, tak powie powiedzmy sobie, eufemistycznie na przykład. I jeżeli wielki, nie wiem, wielki, wielka sieć handlowa będzie chciała kupić. E owoce, whatever, taniej, będzie mogła to zrobić kupując owoce z drugiego końca świata, to, to tak zrobi właśnie. Natomiast to, co jest też istotne, bo, bo oczywiście, no tak, ten problem konkurencji jest, jest ogromny, ale wspomniałaś o tym, że właśnie to jest globalny, wolny rynek. I w związku z tym ceny zboża w Polsce. Mm, Ceny w ogóle produktów rolniczych w Polsce, na świecie, jakby są mniej więcej takie same. To znaczy, jeśli spojrzymy na to, jak się zmieniała cena e, różnego rodzaju zbóż w Polsce, a na przykład na, na jednej z największych światowych giełd e, zboża w Paryżu, no to widzimy, że te ceny są właściwie jakby, jakby ten, ta trajektoria jest identyczna. Mm -hmm. e, ceny w Polsce to nie jest tylko i wyłącznie o tym, że. Polski supermarket będzie importował nie wiem, pomidory skądś tam, bo są tańsze. Tylko polski supermarket będzie kupował polskie pomidory w takiej cenie, w jakiej jest cena światowa. No bo polscy eksporterzy na przykład nie są w stanie ich eksportować taniej albo, mm -hmm. albo zboża. Więc pojawia się Rosja. Rosja nie, nie eksportuje zboża do Unii Europejskiej, no bo jakby jest, jest embargo. Natomiast Rosja po tym, jak właśnie nie mogła już eksportować gazu do Unii Europejskiej i siedziała na ogromnych złożach gazu, z którymi nie miała za bardzo co zrobić, zaczęła produkować z tego nawozy. Zwiększyła produkcję zbóż o 20% i stała się największym producentem zbóż na świecie. I to zboże nie trafia do, do Polski czy, czy, czy do Unii Europejskiej, no ale trafia na inne rynki, trafia na globalne południe. W związku z tym my jako Unia Europejska nie możemy tam jakby konkurować cenowo i ceny spadają jakby światowe, więc trochę jest tak, że właśnie to nie jest tylko o tym, że tutaj jest nieuczciwa konkurencja różnych graczy i w Polsce po prostu nie ma polskich produktów, w Polsce głównie są polskie produkty, no, nie, nie, nie są te, które jakby w Polsce nie produkujemy, tak, mm -hmm. banany nie są polskie. Owocaki tego w Polsce nie ma kumkwaty, tak. Natomiast e, ceny są ustalane na, na giełdach światowych, na rynkach światowych i tutaj po prostu no, nie tylko u nas były dobre plony, nie tylko u nas jest nadprodukcja, wszędzie była nadprodukcja, wszędzie były dobre plony, tak uśredniając, e, więc zboża jest dużo, ceny spadają, Rosja gra w tym bardzo dużą rolę. Ehm. I tutaj też jeszcze embargo, tak? jak W kontekście mm -hmm. tego, czy, 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 czy jakby embargo to tu tutaj pomogło, czy ta Ukraina faktycznie niszczy nasze ceny. No od momentu wprowadzenia embarga do końca 2023 roku ceny zbóż w Polsce spadły o 30%, mimo że jakby nie, nie napływały już ukraińskie zboże, więc tutaj widzimy, jak, jak niestety no te ceny są w... ciężkie dla nas jakoś do wpłynięcia, tak? Cięż, Ciężko jest nam wpłynąć na, na to, jak te ceny się zmieniają. Plus dodajmy jeszcze to, że no, bo musimy sobie odpowiedzieć na pytanie w sumie, czemu my tych niskich cen nie widzimy nie? w sklepie. E, ciągle się mówi o tym, że te produkty są jednak e, drogie. Mm no i to też jest jeden z powodów złości rolników, że po prostu są olbrzymie marże pośredników, hurtowników i sklepów, które to finalnie sprzedają, więc ja absolutnie nie dziwię się złości rolników na to, że oni sprzedają, nie wiem, coś za, dajmy na to 50 groszy, a potem w sklepie to chodzi po 5 złotych, nie? No tak. I, i tutaj no, jakimś rozwiązaniem, które mogłoby być ok, dla mniejszych rolników, jest zawiązywanie jakichś form spółdzielczości, jakichś jakich kooperatyw, które prowadziłyby do tego, żeby ten łańcuch dostaw się skracał, żeby od nich z gospodarstwa to trafiało prosto do finalnego konsumenta, no ale to nie jest też takie proste i niewielu rolników to wciąż robi. No tak i, i jest to ogromny problem właśnie i pośredników tak jak powiedziałaś, yy, sieci handlowych, tam też jest ogromna konsolidacja, tak, mamy bardzo mało wielkich graczy na, na rynku polskich supermarketów. Nie będziemy wymieniać Nie e, będziemy. nazw, natomiast ostatnio konkurowało cenę wódki. E, no i, i tak, jest bardzo trudno jakimkolwiek jakby właśnie... Też przedsięw... ze zboża wódki. No, no tak, dokładnie. Jest bardzo trudno rolnikom uzyskać taką cenę um, jakby w negocjacjach z tymi wielkimi Przedsiębiorstwami czy, czy właśnie konglomeratami handlowymi, no bo nie mają jakby żadnej siły przetargowej. tak, to jest, to jest ogromny problem, ta dysproporcja, i tutaj można by się zastanowić, co można z tym zrobić. tak, Jakby spółdzielnie są, są jakimś, jakimś pomysłem. Dobra. Czyli ceny zboża są niskie przez zboże z Ukrainy? No nie. Nie. Wychodzi na to, że nie. nie. Produkty rolne z Ukrainy nie spełniają norm i trują Polaków. Te za trzecie, to co też mówili rolnicy na proteście. Tak, i tu trzeba rozróżnić parę rzeczy, ponieważ bardzo często się pojawia ten zarzut, że mm, ukraińskie zboże, ukraińskie produkty żywnościowe nie muszą przestrzegać tych samych norm, nie wiem, bezpieczeństwa żywności, co produkty unijne. To przynajmniej w teorii nie jest prawda, to znaczy wszystkie produkty żywnościowe importowane do Unii Europejskiej muszą zachowywać te same standardy bezpieczeństwa żywności, czyli tego właśnie czy nas trują, czy nie, jak produkty europejskie. I tutaj prawo jest jakby jednoznaczne, muszą być kontrolowane, jeśli mają, nie wiem, pestycydy, które Unia Europejska uznaje za zagrażające naszemu zdrowiu, to nie mogą ich mieć i tak dalej, i tak dalej. A jak to wychodzi jakby w testach, bo to jest ciekawe, bo tutaj wiem, minister, wiceminister Michał Kołodziejczek, tam własną piersią broni Polski przed spleśniami malinami, to wszyscy widzimy, no ale czy te maliny to faktycznie jest tak, że nie wiem, połowa to jest spleśniała? No, Gazeta Wyborcza donosiła rok temu, że w 2022 roku w ramach granicznych kontroli sanitarnych yy, pobrano 266 próbek produktów importowanych z Ukrainy i tutaj... Myślę, że to może być kontrowersyjne dla wielu osób. Wyborcza pisze, jedynie w przypadku 12 z nich stwierdzono niepra nieprawidłowości, na przykład pestycydy, czy nie wiem, szkodniki i zapleśnienia, czyli zakwestionowano jedynie 4,5% próbek. No i to, okej, okay, to nie jest połowa, to nie jest jakby, że wszystkie, no ale pojawia się taka lampka, jeśli co 20. Co 20. malina w naszym koszyczku ma na sobie pleśń, to czy chcemy kupić ten koszyczek? No i tutaj jakby sposobem znalezienia odpowiedzi jest zadanie sobie pytania, a jak to wygląda z polskimi produktami żywnościowymi? Jakby jaki tam jest procent? No i w 2019 roku Sanepit przepadał 51 różnych kategorii towarów spożywczych na obecność jakby wielu różnych pestycydów i ponad 5% próbek przekraczało normy Unii Europejskiej. Więc można powiedzieć, no, że tutaj aż tak dużej różnicy między, między ukraińskim zbożem czy ukraińskimi produktami spożywczymi, a, a polskimi, jak wynika z danych Sanepidu, nie ma. Ale też jest prawdą, że ukraińskie produkty nie muszą spełniać takich samych norm jak w Unii, jeżeli chodzi o sam proces produkcji, nie? Tak jest, tak, to jest bardzo istotne, no bo są pestycydy, które jakby no, są zakazane w Unii Europejskiej, dlatego że źle wpływają na nasze zdrowie, ale są też pestycydy, które no, mają bardzo zły wpływ na... Glebę, nabioróżnorodność i tak dalej, a jakby nie, nie zagrażają nam, mm -hmm. jako konsumentom. No i, i te pestycydy na przykład już są dopuszczalne w Ukrainie i pod tym kątem nie sprawdzamy, pod kątem dobrostanu zwierząt, jakby nie, nie sprawdzamy, nie interesuje nas proces produkcji w tych krajach, z których importujemy, interesuje nas tylko finalny produkt. No a to wiadomo, że powoduje, że jakby koszty produkcji są, są dużo tańsze w tych innych krajach. Tak, no i rolnicy też yy, krytykują liczbę i jakość tych kontroli granicznych. Tak Że to... no, mało kontrolują, źle kontrolują. No i to jest ogólnie dużo większy problem niż tylko kontrole graniczne, w Polsce jest w ogóle duży problem z kontrolami fitosanitarnymi, kontrolami sanepidu żywności. Były raporty nik na ten temat, że są tu problemowe, systemowe problemy, jakby jest bardzo mało kontrolerów, oni zarabiają bardzo mało, często są też niewykwalifikowani, nie wiedzą właściwie nawet, czego szukać, jak tych pestycydów testować. więc Czego, czego szukać? Szukać tak. robaków. E, albo na przykład właśnie kontrole są tak e, długie, że potem, jak już się okazuje, że ten produkt jakby był trujący, albo nie no to spełniał... To już dawno to go zjedliśmy, już, już dawno już, go zjedliśmy. On, jest, on już jest w brzuchu. Dokładnie. Albo, albo gdzie indziej już jest na Pozem, także... Także, no tak, jakby ten argument, że, że kontrole jakby nie, nie są tak naprawdę dobrze przeprowadzane albo jest ich za mało, jest dla mnie wiarygodny, dlatego że to nie jest tylko kwestia kontroli granicznych, tak? mamy mhm. po prostu bardzo duży problem. Mamy w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców trzy razy mniej kontroli fitosanitarnych niż, niż średnia unijne, jakby mamy ich bardzo, bardzo mało. Czyli czy produkty rolne z Ukrainy nie spełniają norm? No zasadniczo mają spełniać, ale kontrole pozostawiają wiele do życzenia w ogóle. I też ciekawe, czy polskie produkty żyznościowe spełniają. Ale dobra, no właśnie, podsumowanie: tak, trzeci, tak. trzeci fakt, mit. Nie powinny spełniać, nie muszą spełniać tych dotyczących produkcji, co jest złe dla rolników, to jest nieuczciwa konkurencja. A czy spełniają, no to zależy, czy ufać Sannepidowi, czy nie. No ale rolnicy nie protestują tylko przeciwko napływowi produktów z Ukrainy, protestują też przeciwko europejskiemu Zielonemu Ładowi. I to jest duży, jakby. Duża część tych protestów, no, w takiej narracji, jakiś takiej. W pierwszym skojarzeniu wydaje się, że rolnicy protestują przeciwko Zielonemu Ładowi, bo są przeciwko ekologicznym rozwiązaniom. No i pytanie, czy to jest prawda? Nie? Bo, bo też na pewno nie wszyscy. Na pewno nie wszyscy, ponieważ dla niewielkich rolników właśnie. Premiowanie przez system dotacji rozwiązań ekologicznych jest dla nich właśnie szansą w konkurencji z wielkimi latyfundystami, z takimi ogromnymi gospodarstwami, gdzie są tysiące hektarów i tam się leje pestycydy i tam po prostu jest nieekologicznie, nie? Tak, i tak zresztą przekonuje Unia Europejska, to znaczy w całej idei Europejskiego Zielonego Ładu, w tym w zakresie rolnictwa. Unia właśnie jakby ma taki, taką misję, takie, takie przekonanie, że to ma wspierać drobnych rolników, że właśnie mamy problem z tym, że żywność jest zbyt jakby, no, za dużo to jest siły tych konglomeratów, które oczywiście no, też mas masowo używają pestycydów i tak dalej, nieraz przekraczają normy, nieraz nie, no ale takiej zdrowej właśnie biożywności jakby jest za mało, no bo rynek jest jakby trudno jest konkurować z takim produktem na wolnym rynku, mali no, rolnicy właśnie mają, mają z tym problem, więc Unia jakby ideę, fix jakby jest takie że właśnie to dla was jest, dla, dla zwykłego rolnika. Chcemy wam pomóc produkować jak najlepszy, jak najzdrowszy produkt i go sprzedawać w dobrych cenach. No, no tak, rolnicy tego nie kupują. No tak, ale bo ja też byłam ciekawa tego, ja porozmawiałam z, z moją koleżanką, Martą Bogacz z organizacji Klimat dla Rolnictwa. Jak sama nazwa organizacji wskazuje, nie jest to miejsce, któremu klimat jest niemiły, i właśnie Marta mi mówiła, że to nie jest tak, że wśród rolników jest jakaś dużo, nie wiem, właśnie jakichś negacjonistów klimatycznych czy cokolwiek, którym się właśnie ta ekologia w Zielonym Ładzie nie podoba. Raczej jest tak, że kiedy oni mówią, co im konkretnie w Zielonym Ładzie przeszkadza, i ja tu mówię o takich szeregowych rolnikach, a nie o wielkich latyfundystach. Bo to jest ogromna różnica też, tak. jak będziemy tego wracać. Kiedy mówimy o protestach rolników, to tworzy nam się taki obraz po prostu, że wszyscy rolnicy są. To jedna rodzina, tak. ale to są różne gałęzie bardzo tej rodziny. I, i bardzo różne interesy. I, te, I ci tacy zwykli rolnicy, takich nazwijmy, na przykład zwracają uwagę na to, że jest bardzo złożony system wniosków i dopłat w ramach y, polityki rolnej Unii Europejskiej, że to jest skomplikowane po prostu dla nich. Oceniają niektóre założenie Zielonego Ładu jako po prostu pracochłonne, takie, które naprawdę dołożą im roboty, a zysku z tego nie będzie. Mówią, że wymogi nie zawsze pasują do specyfiki gospodarstw. I tutaj już moglibyśmy wchodzić w takie bardzo techniczne szczegóły, typu, nie wiem, że jest odgórne narzucanie gatunku międzyplonów, nie? Międzyplon to jest taka, ja się dowiedziałam tego z Wikipedii, międzyplon albo poplon, to jest jest taka roślina, którą się między dwoma głównymi plonami hoduje i na przykład nie wiem, Unia mówi, no musicie tutaj hodować grykę, a rolnikowi bardziej by pasowała rzepa, nie? No I, tak. I więc to są takie jakby założenia w Zielonym Ładzie, które rolnicy oceniają negatywnie i yy, które są jakby szczegółowe mocno i niekoniecznie wcale dotyczą tego, że a tutaj ma być bardziej ekologicznie, nie, to są też w dużej mierze inne powody. No tak i, i tu się też mieszają właśnie dwa rejestry jakby przez to, że Europejski Zielony Ład jest, no, jest inicjatywą Unii Europejskiej, ale też no, to, co na, najbardziej wpływa na, na życie i, i dobrostan rolników e, na co dzień, no, to jest wspólna polityka rolna, która jest jakby czymś dużo, dużo większym. Tak, jest to w ogóle ponad 35% budżetu unijnego, jest to wielki program dopłat dla, dla rolnictwa, z których właśnie są potem te traktory, które widzimy na ulicach i mówimy, o, tacy bogaci rolnicy, takie mają świetne mać, Tak, no, Masaya Ferguson z Kanady przyjechał w taki traktor. Ferrari wśród traktorów, a, a, a mówicie, że jesteście biedni. Natomiast no, problem z y, wspólną polityką rolną jest, jest taki, że dopłaty są od hektara. To sprawia, że ogromną część dopłat dostają po prostu, tak, latofundyści, wielkie agroholdingi. 30% dopłat idzie do 2% beneficjentów, 80% do 20% największych beneficjentów. Więc no, jakby całą tą śmietankę tego wielkiego programu, który ma właśnie wspierać tak, żeby... Europa zachowała swój po prostu tradycyjny krajobraz piękny, i żeby rolnicy mogli te wspaniałe produkty przekazywać. No, potem idzie do, do Nestle, tak? Tu podaję przykład Nestle, ponieważ w latach 99-2018 Nestle otrzymało wspólnej polityki rolnej 625 milionów euro. Brytyjska rodzina królewska, kiedy jeszcze Wielka Brytania była w Unii Europejskiej, dostawała około 1,5 miliona euro rocznie. Także drodzy brytyjscy konserwatyści, kto stracił na Brexicie? Pomyślcie pomyślcie. I ja rozumiem absolutnie frustrację rolników w tej sprawie, w sensie serca rozumiem, bo oni też wiedzą, że ich byt w ogóle, przetrwanie gospodarstw zależy od tego, od tych dopłat, bo nie są w stanie konkurować na wolnym rynku, już mówiliśmy o tym, dlaczego w tym globalnym świecie. I to budzi absolutnie zrozumiałą niepewność, zrozumiałą złość, ponieważ oni naprawdę by woleli to sprzedawać, te produkty po prostu, a kiedy zależą od prawa europejskiego, które bywa zmienne, bywa, nie wiem, chaotyczne, bywa jakby tam się ścierają różne racje, niekoniecznie tych małych rolników. No właśnie. Wy, no właśnie. I nie wiem, były też głosy rolników, że w ramach tej wspólnej polityki rolnej na przykład wypłacono im w tym roku mniej niż wyliczono im przy składaniu wniosku rok temu, więc tam jest duża niepewność i jest ona absolutnie zrozumiała, ale, też pytanie, właśnie, i tu dochodzimy do kwestii być może najbardziej interesującej dla naszych najbardziej politycznych słuchaczy, rozpolitykowanych. Kto na tej fali złości próbuje surfować? Dzisiaj musimy zdać sobie sprawę, że protesty już zaczęły być wykorzystywane przez różne grupy. Polityczne, różne grupy partyjne. I widzimy dzisiaj masę tych politycznych plew, które chcą się podłączyć do protestów rolniczych. Ja będę przed tym bardzo mocno przestrzegał, żeby tego kapitału, który został zbudowany, nie, nie roztrwonić. I pod protesty rolnicze próbują się podłączyć. Y wśród tych plew, jak nazywa ich minister Kołodziejczak, na przykład liderzy Konfederacji. Ja byłam we wtorek na proteście w Warszawie rolników i tam widziałam na przykład taki transparent Pol Exit nie dla Eurokołchozu i podpisane Konfederacja Korony Polskiej, czyli ugrupowanie Grzegorza Brauna. Braun tam też sam biegał z teczką swoją nieodłączną, za nim kamery. Była młodzież wszechpolska też z transparentem, że polityka klimatyczna nas na zniszczy, narodowcy z rolnikami. Był Robert Bong ale to też się dzieje od dawna, nie? To, to nie jest tylko, że na ten jeden protest przyszli. No tak, i tutaj zasadne pytanie brzmi czy Konfederacji chodzi o rolników, czy na przykład o to, że to się wspaniale wpisuje w ich narrację no, skrajnie nacjonalistyczną, antyeuropejską, tak? No bo to jest taki wspaniały prezent. Rolnicy mówią, nie chcemy Zielonego Ładu, a na narodowcy mówią, no dokładnie, a my nie chcemy Unii Europejskiej, więc w sumie sztama, tak? Tak, nie chcemy Unii i, te, i nie lubimy Ukrainy, nie? Nie lubimy Ukrainy, nie lubimy, jakby klimat to bzdury, tak? Tak. I mamy na przykład jednym z takich osób, które naprawdę już od dawna się wybijają w tych protestach, jest Rafał Mekler, lider Konfederacji na Lubelszczyźnie. On bardzo dużo lubi mówić o banderze, na Unii mówi. Yy takimi określeniami które są też w, Ro w Rosji popularne e, mamy też na przykład Karolinę Pikułę czyli obecnie kandydatkę Konfederacji na prezydentkę Rzeszowa to jest braunistka ona jest znana z radykalnego oporu przeciwko segregacji sanitarnej kocha polexit e, bierze udział w akcji na stop ukrainizacji polski pozuje na tych protestach rolników z dzieckiem w wózku i takimi transparentami e, ja chcę chlebek jeść z polskiej mąki nie Więc, e, Donald Tusk w nagraniu które Donald Tusk chce jeść chlebek z mąki bez robaków z mąki która nie chodzi, a Karolina Pikuła z Polskiej po prostu. Leszek Sykulski, czyli taki słynny już jakby e, antyukraiński e, e. Os, antyukraińska osoba, który zarejestrował kilka miesięcy temu Partię Bezpieczna Polska, której celem jest, jak powiedział, normalizacja stosunków z Rosją i z Ukrainą. I on ma taki claim, że albo dogadamy się z Rosją i Bia... Przepraszam, normalizacja stosunków z Rosją i Białorusią oczywiście. Z Ukrainą oczywiście też normalizacja, bo teraz jesteśmy na kolanach, więc trzeba znormalizować jakby A. podmiotowość, tak? Odzyskać. Tak, no i on ma jakby takie claimy, że tutaj albo dogadamy się z Rosją i z Białorusią, albo dostaniemy LGBT gender z zachodu i żywność z Ukrainy. Co by... Brzmi zupełnie identycznie jak brzmi narracja Kremla i Putina od wielu, wielu lat. No i tu właśnie. Mm... Tutaj trzeba zaznaczyć, że to nie jest, w sensie, że to wszyscy uczestnicy tych protestów, wszyscy rolnicy, myślę, że jakby nie odnajdują się w tej narracji, Absolutnie. Tak, jak wspomnieliśmy. No na pewno rolnicy nie czują się jakoś świetnie z tym, że zależą w tak wielkim stopniu od dopłat, dopłat unijnych, no bo chcieliby, bo uważają, że produkują coś, co jest wartościowe, chcieliby to sprzedawać, a nie żyć po prostu I Ja też ja się zgadzam. Ja uważam, że polska malina to jest super sprawa. Ja lubię bardzo takie różne owoce. Smutny fakt jest taki, że jest to świetny produkt i pyszny, i też uwielbiam, natomiast no faktycznie na, na rynku by sobie nie poradził i no też są dane, które pokazują, że jakby te najmniejsze gospodarstwa, czy nawet średnie gospodarstwa bez dopłat unijnych po prostu by się wszystkie zawinęły. Ehm, tak. No, ale no to jakby, więc z jednej strony smuteczek, chcielibyśmy sprzedawać tutaj jakby, musimy żyć na garnuszku Unii Europejskiej, ale z drugiej strony, no, rolnicy mają świadomość, że właśnie no, Unia Europejska jednak odgrywa ogromną rolę w ich, no jakby, no, dobrobycie, tak? Znaczy tak. dobrobycie albo w ogóle jakiekolwiek zdolności utrzymania się nad powierzchnią. Więc naprawdę większości rolników polexit nie w głowie. I oni też, to też na proteście było słychać. Były takie na przykład, nie wiem, transparenty rolników, że żądamy polityki rolnej, a nie politykierstwa w rolnictwie, nie? Że albo też cytując za relacją Gazety Wyborczej, kiedy słysząc Bąkiewicza, to tam rolnicy w tłumie komentowali, co on pie. Tu chodzi o rolnictwo, a nie o jakichś, cytuję, prorosyjskich debili, nie? Podśmiewali się z Brauna, więc to no Naprawdę, to, że tam się podczepią konfederacje, to nie znaczy, że rolnicy to teraz są wszyscy polexitowcy i konfederaci. No natomiast nie wszyscy muszą być. no Problem polega na tym, że, że część może zostać. Tak? I że na pewno no, część tych postulatów czy, czy banerów, które widzimy, które są najbardziej szokujące, dotyczące Ukrainy, czy Unii Europejskiej, Tak, czy... po, pokażmy, no je YouTubie, pokażmy je na YouTube. Na YouTubie pokażmy. Tutaj mamy właśnie banery z, z tym, że tam właśnie Ukraińcy do domu, mówiąc bardzo eufemistycznie, był też słynny baner na traktorze powieszony głoszący Putin zrób porządek z Ukrainą i z Brukselą i z naszymi rządzącymi temu człowiekowi który siedział w tym traktorze już w tym momencie grozi 5 lat więzienia usłyszał zarzuty prokuratorskie no na przykład nie wiem Marek Sawicki poseł PSL nie wierzy w to że to mógł zrobić rolnik posłuchajmy jeszcze tutaj pana Sawickiego bo słyszeli państwo takie sygnały wśród protestujących rolników, daleko idących deklaracji, nie tylko gospodarczych. Putin zrób porządek z Ukrainą i Brukselą, z naszymi rządzącymi. Panie że naprawdę, czy my mamy o idiotach rozmawiać, Pani którzy minister, gdzieś tam być Pani może inwigilowani przez ruskich, ruskich, że tak powiem, troli czy ruskie służby robią głupoty? Ja mam, ja mam nadzieję, że polskie służby znajdą tego, kto mu ten transparent powiesił, bo ja nie wierzę. Bo ja nie wierzę, że to zrobił rolnik, do dokończył Marek Sawicki. No, ale na przykład rolnicy wysypują zboże, nie, na, jednak na przejściach granicznych. Co jest no jakby i szokujące z punktu widzenia w ogóle całej, całego etosu rolnictwa, tak, po prostu tego, że jakby jak dbamy o plony, jak jakby, no, rolnicy wiedzą, ile kosztuje ich... Fizycznie i, i nie tylko ich, tylko właśnie rolników no, z Ukrainy. No, hodowla czy, czy produkcja, produkcja zboża. zboża. No, a z drugiej strony też no, to przywołuje bardzo, bardzo złe obrazy dla Ukraińców, którzy, którym kojarzy się to z, z tym samym, co no, zniszczenia zboża, które Rosjanie przy. przy tak. tak, jakby to Ukraińcy mówią, że jakby w ogóle cała symbolika wysypywania zboża jest dla nich bardzo trudna. Pamiętajmy też, że Ukraina jest krajem, która ma, która ma po prostu zbiorową traumę wielkiego głodu w latach 30. -tych. Nie będziemy tutaj tego opisywać ale jak ktoś na przykład nie słyszał albo słyszał bardzo mało, to też można sobie poczytać trochę, e, chociaż no to, z, to będzie straszne. Tak, no i to zboże e, jest produkowane w warunkach wojennych, to, w skrajnie trudnych warunkach. Tak, ro, rolnicy pod Hersoniem, pod Charkowem sami rozminowywali swoje pola, nie? Więc, na to, więc z tego, kiedy polscy rolnicy to zboże wysypują, czy, czy to są rolnicy, czy to są jakieś, jakieś inne e, siły działające tam, e, to w każdym razie, no prowadzi to do utrudnienia stosunków polsko-ukraińskich, to już widać, widać to w rozmowach polityków, tutaj strona ukraińska chciała się niedawno spotykać na granicy, debatować. Ostatnio był też w Radiu RMF FM ukraiński poseł Mykoła Kniażycki, który przywołał taki sondaż mówiący, że też coraz mniej Ukraińców uznaje Polskę za kraj przyjazny i powiedział wprost, że tak jak w Polsce działa propaganda antyukraińska, tak w Ukrainie działa propaganda antypolska i te obrazki wysy wysypywanego zboża z rozminowanych pól no na pewno tej propagandzie antypolskiej w Ukrainie pomagają. Kniarzycki też skrytykował bardzo Konfederację, mówiąc, że to jest jedna jedyna siła w Polsce polityczna, którą skrytykuje, ale jego zdaniem Konfederacja otwarcie pracuje na Rosję. Konfederacja zaprzecza, oczywiście mówi, że ona pracuje na Polskę, Pracuje eee. na losu w ukryciu być może. Nie, eee. w sensie, otwarcie nie, otwarcie nie. No Allergy. nie wiem, trzeba przyjrzeć się prostu działalności Grzegorza na Każdy niech sobie sam w sercu oceni, na kogo pracuje Konfederacja. Ale nie tylko politycy, nie tylko Konfederacja i inni chcą coś na protestach rolników ugrać. Zanim do tego też tylko krótko nawiążę, bo, bo oczywiście, jak my tu rozmawiamy też o polskich protestach i tak dalej, mówimy o takie warunki, no tutaj Ukraina, tu jakby Kowalczyk powiedział, nie sprzedaliśmy, ale to przecież to dlaczego, to dlaczego protestują rolnicy w całej Europie, a nie tylko, o właśnie. A nie tylko w Polsce? O właśnie. Jest szansa, że widzicie w tej chwili. Taką ciekawą mapkę z Politico, która pokazuje, jakby, skalę protestów rolniczych w całej Europie. No tak, one odbywają się w całej Europie, ale jest jeden kraj, który dosyć mocno się wybija, i jest to, jest to Polska. No ale tak, jakby, zwłaszcza hasło Zielonego Ładu wzbudza kontrowersje wszędzie, ale też nieuczciwej konkurencji. Mamy negocjowaną umowę handlową z krajami Mercosur, czyli Ameryki Południowej, które są też gigantami rolniczymi. W tej chwili już pojawiają się głosy, nie wiem, Macrona i tak dalej, że absolutnie. Absolutnie zamykamy, znaczy zawieszamy te negocjacje, nie będziemy tej umowy handlowej podpisywać. Są produkty nie tylko z Ukrainy, ale na przykład na południu Europy z Maroka, we Francji jest wielka jakby obawa właśnie o produkty z Nowej Zelandii, z Chile. Ale oprócz tego są też decyzje polityczne, niekoniecznie jakby bezpośrednio wynikające czy, czy jakby nie są wymagane od Komisji Europejskiej, no ale wpisują się właśnie w transformację energetyczną czy, czy w ratowanie klimatu które też na, na poziomie krajow, różnych krajów wywołują ogromne kontrowersje. W Niemczech były plany odejścia do, po, dla rolników do diesla. Mhm. Tutaj jakby już rząd niemiecki od tego odchodzi. Francja chciała wprowadzić nowy podatek od diesla, też od tego odchodzi. W Holandii były plany redukcji emisji tlenku azotu, które doprowadziłyby, to są jakby dane Ministerstwa Holenderskiego, do likwidacji co czwartego gospodarstwa rolnego. Mhm. No i wszędzie oczywiście rolnicy protestują i wszędzie podpinają się pod to. Jakieś prorosyjskie siły, tak? Prorosyjskie siły, jakby tamtejsi Grzegorzy... Grzegorze Brown we Francji oczywiście jest to Marine Le Pen, mm -hmm. w Niemczech jest to Alternative for Deutschland, czyli naprawdę takie no Alternative for, for Deutschland no, to już absolutnie pro, prorosyjska antyunijna siła. To jest ta siła. Ta, ta siła, przeciwko której były takie wielkie protesty teraz w Niemczech, że nie chcemy faszyzmu jednak jednakowoż już w Niemczech. W Holandii powstał cały ruch polityczny właśnie protest rolników, który też jakbym przyjmuje bardzo, bardzo skrajnie nacjonalistyczne antyunijne, ksenofobiczne postulaty, więc, więc ten problem tego, jak te protesty rolników, jakby są kooptowane przez siły prorosyjskie, proputinowskie, antyeuropejskie, jest ogromny i nie dotyczy tylko Polski. Nie jesteśmy wyjątkowie we wszechświecie. Ale w Polsce na przykład to jest ciekawe, kto próbuje jeszcze z konkretnych branż, konkretnych grup pod te protesty się podpiąć i narzucać swoje narracje? Opowiedz mi. Marta. Ja opowiadam. Ja opowiadam, bo to jest pan, który w ogóle. Ja go zapoznałam się z nim niedawno, jak on zrobił taką burę na zespole do spraw zakazu hodowli zwierząt na futra. To jest pan Szczepan Wójcik, nie, dawniej król futrzarzy, król hodowców zwierząt futerkowych w Polsce, teraz koronę przejął jego brat. Nie jest a... to król fulisów. Nie nie, nie, nie jest to król ferysów. Obecnie pan Wójcik jest lobbystą i rzeczywiście on jest wpływowym lobbystą. Było słychać go bardzo wyraźnie w wtorkowych protestach, także w rozmowach z Szymonem Hołownią. On na przykład bardzo lobbował przeciwko piątym dla zwierząt, czyli projektowi PIS, którego chciał bardzo sam Jarosław Kaczyński, a został ten projekt jednak uwalony. Wójcik wtedy bardzo na przykład wypowiadał się w mediach Ojca Ryzyka przeciwko tej, tej ustawie. No i oczywiście on reprezentuje nie interes rolnika polskiego, tylko interes hodowcy zwierząt futerkowych, czyli no bardzo kontrowersyjnej gałęzi, jakby. Przemysłu. I, I to nie jest interes, który jest zgodny z większością polskich rolników ani w ogóle z interesem społecznym, bo te, te fermy to, to, to jakby nie jest fajna sprawa dla lokalnych społeczności również. No więc tutaj mamy takich lobbystów na przykład, nie? którzy oczywiście są dużo bardziej wpływowi dzięki też jakby skali swojej produkcji niż właśnie taki. Zwykły rolnik, którego sobie wyobrażamy tak. na. Jak, jak wyobrażamy sobie, że tutaj jajka przyjechała, nie wiem, od pana, od pana Mirka, nie? 50 kilometrów dalej, to, to nie mówimy o takich osobach, ale tam też są po prostu wielcy latyfundyści, agroholdingi. No tak, i tu właśnie wracamy do, do, do tego, o czym wspomnieliśmy wcześniej, czyli, jakby, że są bardzo, bardzo różne interesy. No bo znowu, pan, pan Mirek, czy ktoś, kto posiada bardzo małe gospodarstwo, nie wiem, parę hektarów. Czy pani Hania. Czy pani Hania. Y to właśnie widzi w Unii Europejskiej, o czym na pewno nie podobają mu się no biurokratyzacja, to ile trzeba wypełniać, tak rolnicy mają nie być księgowymi, tylko rolnikami, mają nie spędzać czasu na, na papierkologii, to na pewno jest jakby element dużej frustracji i też właśnie ta niepewność wynikająca z tego, czy te dopłaty będą, czy ich nie zlikwidują, za ile je zlikwidują, em, no to jest coś, co, co budzi wśród rolników zrozumiały i naturalny lęk, no ale jednak no tak jak powiedziałeś, nie są sami z siebie na przykład przeciwko ekologicznym rozwiązaniom, no bo oni mają, mogą na nich skorzystać, oni niekoniecznie no, nie prowadzą na przemysłową skalę produkcji rolniczej, a to właśnie przy przemysłowej skali pojawiają się dużo częściej pestycydy i inne praktyki, które Unia Europejska chciałaby wyeliminować. I w związku z tym ci najwięksi producenci, ci latyfundyści, ci, którzy mają ogromne gospodarstwa to, i mają również środki w związku z tym, no to są bogaci ludzie nie, to oni bardzo się angażują, oni najgłośniej krzyczą przeciwko Zielonemu Ładowi. No tak, bo i oczywiście dla nich jest też w ogromnym interesie to, że te siły skrajnie nacjonalistyczne się podłączają pod te protesty, no bo wtedy dużo łatwiej jest powiedzieć Ursuli von der Leyen i rządom narodowym słuchajcie, musicie zmienić to i to i to w Zielonym Ładzie, bo w przeciwnym razie was. No my zmiecie. poprzemy tutaj Konfederację, nie. Wiem. No, żeby nie, że my poprzemy Konfederację, no to jest w waszym interesie politycznym, musicie się z tego wycofać, bo mm -hmm. inaczej po prostu przyjdzie skrajna prawica, no tak naprawdę jest to w ich interesie gospodarczym, no bo oni nie chcą właśnie, żeby zmniejszono na przykład w Polsce czy, czy w Unii. Europejskiej, europejskiej um, użycie pestycydów, które są zagrażające zdrowiu, a wciąż takie w Unii Europejskiej są. Im niekoniecznie chodzi o to, żebyśmy jedli zdrowe, polskie, dobre jedzenie, żebyśmy nie byli truci, żeby ten polski chleb był dobry i bio i jako, tak jak na pewno wielu małym rolnikom tak chodzi. Tak powiedział jeden z cytowanych naszych rolników tutaj na początku tego segmentu. Tak, i chciałbym tutaj wrócić do trucia, do mm -hmm. jakby już trochę, trochę być może tego klamra. Zaczęliśmy od tego, do truci. Od tego czy, czy Ukraina nas truje. Spójrzmy na to, jak nas trują albo jak trują Europejczyków. Polscy producenci, eksporterzy, jakby największe polskie mhm. holdingi. Otóż w 2019 roku są takie powiadomienia RASFF. To są powiadomienia o tym, że jest jakby zagrożenie dla zdrowia, wynikające właśnie z tego, że w jakimś teście czy w jakichś próbkach wyszło coś, jakby nie wiem, salmonella, albo mhm. bardzo wysoki poziom pestycydów, albo, albo listeria i inne takie rzeczy. No i wtedy, jeśli regulator, rząd jakby odkryje coś takiego, no to zgłasza się to do systemu europejskiego szybkiego reagowania, żeby tutaj nie doprowadzić do jakiejś katastrofy, e, klęski e, związanej właśnie, nie wiem, no e, e, tak sanitarnej. I Polska, jeśli chodzi o e, te powiadomienia, polskie produkty eksportowane do Unii Europejskiej, przoduje. To znaczy mamy ich, jakby w 2020 roku stanowiły 13% zgłoszeń, jakby nieporównywalnie więcej niż, niż, nie wiem, to, to ile jest ukraińskich. I, i, tak, i, było ich 273, to jest bardzo, bardzo dużo. W, w francuskich chyba było 130, a Francja jest jakby największym producentem żywności i, w Polsce. Po, w Europie? W, tak, w Europie 107 z nich, czyli co trzecie stanowiło powiadomienie alarmowe, czyli takie naprawdę, naprawdę. Czerwony bo, alarm, czerwony nie jedzcie alarm, tego. Absolutnie tego nie dotykajcie. Bo to to zboże chodzi. Więc tak, to w to, to zborze wyjdzie i przyjdzie, jak mówił Donald Tusk. Więc tak, 20, w 2020 roku 13% zgłoszenia, my odpowiadamy za 4% unijnej produkcji. Więc no widać dysproporcje. Widać dysproporcje i, i widać tak naprawdę, kto może korzystać na tym, żeby te wszystkie rzeczy dotyczące jakby Europejskiego Zielonego Ładu były ym, znoszone, tak, zresztą już, już widzimy, bo Unia Europejska się z tego wycofuje. Tak. I, I kurczę, no słuchajcie, no tak to jest. Wszyscy próbują coś na tym ugrać, wszyscy próbują się do tych rolników przyczepić. No pytanie, czy ktoś w ogóle rolników po prostu takich zwykłych, niedużych, zwykłe gospodarstwa reprezentuje? Oni sami mówią, że w polityce to nikt. No być może to jest moment, żeby oni się zaczęli po prostu ci mniejsi organizować w jakieś silniejsze, wspólne grupy i walczyć o swoje interesy, bo. Fut Terkowcy, konfederaci i wielkie agroholdingi tutaj ewidentnie chcą grać na siebie. A my dziękujemy Wam za bycie z nami dzisiaj, za posłuchanie tego odcinka o kontrowersyjnym temacie zboża. Jeśli chcecie, żeby ten podcast rósł jak na żyznym Czarnoziemie, to zapraszamy. Polecajcie go znajomym, polecajcie go rodzinie, przyjaciołom oraz wrogom. Chcemy, Jeż... żeby rósł organicznie. Tak, chcemy, żeby rósł organicznie. Zachęcamy do oceniania nas na Spotify, do pisania komentarzy, do dzielenia się i do słuchania, oczywiście. Bardzo dziękujemy.